Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteście tam? 9:30. Kawa z fundraiserem. Dzień dobry. Czekam na was. Dzisiaj wam powiem, że pieniądze nie są przeszkodą w fundraisingu i w budowaniu relacji z darczyńcami. Pewnie słyszeliście to już gdzieś ode mnie czy od Szczepana nie jeden raz, ale dzisiaj wam jeszcze powiem. Jeszcze kolejny, bo czemu nie? Czekam na was. Kawy poranne. Kto pierwszą, kto drugą już. Zapraszam was ciepło. Chcę wam w ogóle dzisiaj powiedzieć i podzielić się taką radością, że ze Szczepanem Kasińskim świętujemy zawsze na początku listopada rocznicę powstania Armigera, to znaczy zawsze. Wiecie, to są drugie urodziny, więc tego zawsze nie było tak dużo. Ale tak, Armigera powołaliśmy jako spółka, jako razem, jako my, ja i Szczepan Kasiński, 2 lata temu. I powiem wam, że bardzo dużo się wydarzyło przez te 2 lata. Niesamowicie dużo. Dzień dobry, Szymonie. Cześć. No, powiem wam tak jeszcze słowem wstępu, że 2 lata temu, kiedy stwierdziliśmy, że taka partnerska współpraca to jest coś dla nas, że myślimy o fundraisingu w podobny sposób ze Szczepanem, że mówimy inaczej, ale my myślimy to samo i te same wartości za tym stoją i taki nasz wielki cel, który my mamy, nie tylko wasza organizacja ma wielkie cele, my też mamy wielkie cele, no to rzeczywiście to nas łączy i że chcemy to po prostu zmieniać ten świat fundraisingu w organizacjach pozarządowych razem. I wtedy na tą taką pracę rzeczywiście z wami, z organizacjami nie miałam dużo czasu ze względu na strukturę rodziny, powiedzmy, ale bardzo dużo się zmieniło przez te 2 lata, niesamowicie dużo się zmieniło. Niesamowicie dużo się też nauczyliśmy w takim sensie, że poznaliśmy was, poznaliśmy tak bardzo dużo organizacji przez te 2 lata, tak różnych i eksperckich, i pomocowych, charytatywnych, kulturalnych, i jakieś akcje budowlane i przeróżne rzeczy, że no, myślę, że możemy powiedzieć, że dość całkiem nieźle znamy trzeci sektor. Oczywiście nasza przygoda z fundraisingiem nie trwa 2 lata, tylko znacznie dłużej. Natomiast razem ze Szczepanem zajmujemy się tym od 2 lat. Plany mamy wielkie, pomysły bardzo różnorodne, no ale potrzebujemy do tego was i tego, co wy potrzebujecie, bo to, co my sobie gdzieś wymyślimy, to może wcale nie być to, czego wy potrzebujecie. Więc fajnie by było, jakbyście nam mówili, czego nie wiecie, w czym potrzebujecie wsparcia, jakiej wiedzy potrzebujecie i tak dalej. To są rzeczy, z którymi się możemy razem zmierzyć i pomożemy wam przez to przejść. Także świętujmy. Początek listopada to jest taki początek kolejnego naszego roku armigerowego. Tak. A przy okazji tak wam powiem w sekrecie na razie, że Szczepan ma urodziny niedługo, więc tak. No, wypatrujcie tutaj różnych takich. Joanna, dzisiaj jestem z wami z drogi, więc bez kawy. Ważne, że jesteś. Ja powiem, ostatnio nie miałam kawy, prawda? Kawa z fundraiserem była bez kawy, tylko z fundraiserem. Dzisiaj jest kawa z fundraiserem z herbatą. Także, no, ważne, że jesteśmy razem. Ida, gratulacje, świetnej decyzji. Rośniecie, rozwijajcie dalej polski fundraising. Taki jest plan, taki jest plan. I takie są też pomysły. I po to jesteśmy dla was. Ela pisze, że ma kawę. Bardzo dobrze, super. Okej. Co to dzisiaj robimy? Dzisiaj mówimy o tym, że w budowaniu relacji z darczyńcami i w rozwijaniu fundraisingu, szczególnie na tym takim, powiedzmy, pierwszym etapie, ale to nie znaczy, że przy pierwszej zbiórce, bo wiem, że część z was, którzy tu jesteście dzisiaj, już prowadzą działania fundraisingowe, więc to nie jest tak, że kompletnie zero, tylko już coś się dzieje i dzieje się dużo i dzieją się różne fajne rzeczy.
Natomiast takiem chcę was utwierdzić w tym, że pieniądze w tych relacjach i w zbieraniu pieniędzy, w prowadzeniu akcji nie są przeszkodą, to znaczy wasz budżet na działania nie musi wynosić wiele, wiele tysięcy złotych, żebyście byli w stanie prowadzić kampanie fundraisingowe, czyli one równocześnie są takimi kampaniami i społecznymi przy tej okazji, i takimi promocyjnymi, no bo żeby dotrzeć do darczyńców, no to musicie bardzo dużo mówić o tym, co się dzieje, co robicie, na co zbieracie, jaki jest cel, jaki będzie efekt i tak dalej. W związku z tym, promujecie swoją działalność tym samym. Także fundraising jest super, bo łączy mnóstwo dziedzin, mnóstwo obszarów działalności. Więc to jest takie super. Więc tak, na przykład jest listopad już, nie? I teraz jest taka rzecz bardzo gorąca, że czy wy już napisaliście kartki do swoich darczyńców? Czy wy już przygotowaliście listy do swoich darczyńców? Czy już zaplanowaliście, kiedy wyjdzie mailing z życzeniami? Czy wy już myślicie o komunikacji okołoświątecznej na Facebooku chociażby, czy w innych mediach społecznościowych? Czy wy już to macie? Czy wy już o tym myślicie? A podejrzewam, że tak, macie jakiś rytm wysyłania życzeń z okazji świąt, no to macie to gdzieś zaplanowane w waszym budżecie, więc to nie są jakieś takie zupełnie nowe rzeczy, w które musicie zainwestować mnóstwo pieniędzy, tylko po prostu robicie. I wiecie, że tak będzie. W związku z tym nie potrzebujecie teraz wyciągać kolejnych wielu tysięcy złotych, żeby zrobić zupełnie nową rzecz, tylko korzystajcie z tego, co macie, z tego, co już umiecie, z tego, co jest dla was dostępne tu i teraz. I taka analiza tego, co macie, bardzo pomaga wprowadzać nowe działania. Zacznijmy od tego, że zastanowimy się, ilu mamy ludzi, ile mamy osób w zespole, jakie oni mają kompetencje, oprócz tych, które wykorzystują na swoich stanowiskach, czym my dysponujemy, jakie mamy kanały komunikacyjne, czyli wszystkie media społecznościowe, newsletter, jakieś takie inne rzeczy, którymi, jak wypuszczamy swój biuletyn na przykład raz czy dwa razy do roku jako organizacja, jakie mamy w tej chwili zasoby, jakie mamy bazy kontaktów, jaką mamy bazę darczyńców, jakich tych darczyńców, z ilu kampanii, czy mamy jednoprocentowych, czy mamy regularnych i ilu. Trzeba się temu wszystkiemu przyjrzeć i zobaczyć, ile już mamy, co możemy wykorzystać, możemy prowadzić dalej i rozwijać, nie? Dalej, media. Jakie mamy już kontakty z mediami? Co już zrobiliśmy we współpracy z mediami? Kto już gdzieś o nas mówił, pisał? Jaki mamy sprzęt? Czym dysponujemy? I teraz jak to wszystko nowego, jak to wszystko, co do tej pory mamy, wykorzystać do robienia nowych rzeczy? Nie musimy od razu kupować super wypasionych sprzętów, skoro mamy sprzęt, na którym jesteśmy w stanie pracować i zrobić pewne rzeczy. Ja wiem, że wiele z nas ma taką przypadłość perfekcjonizmu. Mówię z nas, bo ja też to mam. I oczywiście wolałabym prowadzić live'y dla was z jakiegoś super miejsca, jakiegoś studia, w ogóle z wypasioną kamerą, genialnym oświetleniem, a tak to się przodem do okna i przynajmniej mnie widać, nawet w ten pochmurny dzień. Więc róbmy to, co mamy, korzystajmy z tego, co mamy, żeby robić. Ważne, żeby działać, żeby dawać ludziom wartość, żeby z ludźmi się dzielić tym, co już wiecie, co umiecie, co potraficie, w jakim świecie żyjecie, opowiadać historię. Ludzi to będzie wciągać ze względu na treść, a nie na otoczkę, nie? Nie dlatego, że ja będę miała super kamerę, bo jeżeli będę miała super kamerę i mega oświetlenie i studio do prowadzenia live'ów, a będę gadać głupoty i coś jeszcze, co nie będzie wam potrzebne, to nikt tu nie przyjdzie, nie? Natomiast ważne dla mnie jest to, żeby wam przekazać coś, co wam się po prostu przyda. Mam nadzieję, że wam się przyda to, co teraz mówię, żeby się przyjrzeć swoim zasobom. I teraz przed nami nowy rok. Tak, ja już jestem myślami 2021 i wy też powinniście już być od jakiegoś czasu, szczególnie ten ostatni kwartał roku, to jest taki czas planowania kampanii świątecznych, działań świątecznych, relacyjnych wszystkich, planowanie 1%, kampanii jednoprocentowej dla tych, którzy oczywiście mogą, których to dotyczy, no i planowanie kolejnego roku, a przynajmniej pół roku. Przez rok dużo się może zmienić, ale perspektywa pół roku powinna być w fundraisingu taką. Rzeczywiście powinniście zaplanować konkretne działania, jakie będą zbiórki, jakie kampanie, jak prowadzicie rzeczy, kolejne relacje z darczyńcami, co będziecie robić z regularnymi, co im oferujecie, jaki odpalicie nowy kanał komunikacyjny przez kolejne pół roku. I to jest ten czas, kiedy to powinniśmy wszyscy robić w naszych organizacjach. W związku z tym.
chciałam, żebyście zwrócili uwagę na to, co już macie i co już potraficie, że do tej pory pisaliście listy. Może to jest moment, którym rozwiniemy tę umiejętność, nie? Czyli na bazie tego, co już macie, możecie robić rzeczy lepiej, więcej, bardziej w różnym kontekście. Na przykład bardziej relacyjne listy pisać. Ma mniej sprawozdawcze, a bardziej relacyjne. Możecie sprawdzić, czy na przykład mailingi możemy zmienić im rytm, że na przykład wysyłaliśmy raz w miesiącu, może spróbujmy wysyłać 2 razy w miesiącu i zobaczymy, co się dzieje, jakie są reakcje, jaka jest otwieralność, na co jest klikalne. Zmieńcie podpis zespół fundacji w newsletterze na konkretną osobę, która pisze ten mail, nie wiem, prezes, czy opiekun darczyńców, czy ktoś. To błagam, zróbcie to, zróbcie to, nie podpisujcie newsletteru jako zespół fundacji. I w ten sposób, bazując na tym, co już macie, możecie zaplanować kolejne pół roku, praktycznie nie dokładając dodatkowych pieniędzy, a rozwijając to, co macie. Ja Was zapraszam do mojego newslettera. Kto się zapisał, ten już ma, a kto się nie zapisał, ten może mieć. Tak zwany arkusz, link teraz w komentarzu, armiger.pl/Anna. Arkusz zasobów organizacji. To jest taki Excel, w którym możecie sobie wypełnić go, żeby zobaczyć, co już macie. Będzie arkusz ludzi, ich kompetencje, sprzęt, media i tak dalej. Jeżeli sobie to wypełnicie, bazując na tym, co już macie, zbierzecie w jednym miejscu wszystkie wasze zasoby, to się okaże, że macie dużo więcej niż wam się wydaje. Naprawdę sprawdzone na organizacjach. I teraz dopiero widzimy, że jeżeli my mamy kontakt do 10 dziennikarzy, a przy ostatniej zbiórce wykorzystaliśmy 3 kontakty, a mamy do 10, mamy YouTube, który nam tam po prostu padł i nic się tam nie dzieje, no to my nie musimy robić nowych rzeczy, w sensie zupełnie się uczyć nowych rzeczy, tylko wykorzystajcie to, co macie i działajcie lepiej, i działajcie skuteczniej i bardziej konsekwentnie. Pogrzebcie po kompetencjach ludzi, nie? Znaczy, pogadajcie z ludźmi, co umieją. Może koniec roku to jest taki moment, w którym możemy trochę zweryfikować na przykład nasze umowy z pracownikami, tak, żeby wykorzystać cały potencjał, który drzemie w organizacji. Co ludzie umieją, oprócz tego, co robią? Przyjrzyjcie się temu, zastanówcie się, czy da się z tego coś wycisnąć więcej, porozmawiajcie z swoimi pracownikami w zupełnie relacyjny sposób, ja tylko tak pracuję. Zastanówcie się, co możecie jeszcze wykorzystać, co gdzieś tam czeka po prostu na ten moment, na przykład teraz na ten czas przedświąteczny, żeby z ludźmi popracować. Jak jeszcze rozwijać fundraising i jak rozwijać wasze relacje z darczyńcami? No czerpcie z tej wiedzy darmowej, która jest w internecie, a jest jej trochę. Wystarczy, że odsłuchacie 44, jeśli dobrze pamiętam, odcinki podcastu Szczepana Kasińskiego Coraz Lepsze NGO. I już macie tyle wiedzy, że naprawdę jesteście w stanie przeprowadzić zbiórkę bazując na darmowych materiałach, które są chociażby przez nas publikowane, czy na blogu Armigera, czy właśnie gdzieś tutaj na Facebookach, czy na live'ach. To jest wszystko to, co możecie po prostu sobie wziąć i wykorzystać, i my chcemy zobaczyć, że wam to działa. No bo po to to jest. Po to to jest, żebyście spróbowali u siebie, sprawdzili, czy to myślenie relacyjne jest dla was, a podejrzewam, że tak. To jest kwestia pracy po prostu z darczyńcami i trochę ze sobą, trochę poprzestawienia paru rzeczy. Więc bierzcie i czerpcie z tego wszyscy, co jest, co wam dajemy, bo po prostu możecie się bardzo, bardzo rozwinąć swoje organizacje i gromadzić wokół siebie ludzi, którzy wam chcą pomóc. Więc na YouTubie, o, jeszcze YouTube jest, mój rośnie, Szczepana, tam też są różne filmy, różne treści, które po prostu wystarczy wziąć i wdrożyć u was, i tu nie trzeba zbyt wielkiej filozofii. Staram się wam to tłumaczyć tak zjadliwie, żeby było lekko strawne, żeby wam się po prostu to dobrze robiło. Oczywiście macie też inne możliwości, chociażby taki, że ja zapraszam bardzo serdecznie na szkolenie 18 listopada. I jak my to zrobimy? Zrobimy to tak, że spotkamy się online na cały dzień,
roboczy dzień, nie także od świtu do zmierzchu. Chociaż jak się zrobi ciemno szybko. I porozmawiamy sobie, popracujemy nad z waszym kontaktem z darczyńcą, jak wyjść do darczyńcy, jak zapoczątkować kontakt, skąd wziąć w ogóle tych darczyńców, jak to zrobić, żeby oni chcieli wpłacać pieniądze, jak ich prowadzić przez wasz świat, przez waszą organizację, przez wasze działania, jak im to wszystko opowiadać, jak się z nimi komunikować, i co możecie zrobić ze swoimi i dla swoich darczyńców, żeby oni z wami byli i zostali. Popracujemy sobie w kontakcie takim, że się będziemy widzieć. To jest bardzo ważne po to, żebyśmy mogli rozmawiać. Ja lubię szkolenia online, ja się do nich bardzo szybko przyzwyczaiłam, i jest po prostu mi dobrze w tym kontakcie. I naprawdę udaje nam się przenieść atmosferę z sali do internetu, do naszego roomu w wirtualu. I tam was właśnie bardzo, bardzo zapraszam. Bardzo chciałabym, żebyście po prostu wdrażali to, co my tutaj mówimy i czego was uczymy. I wiem, że w czasie takiego szkolenia, które będzie mieć też elementy warsztatu, bo to chodzi o to, żebyście wy się nauczyli pisać swoje komunikaty, żebyście wy wiedzieli, przyglądali się swoim kanałom komunikacyjnym, jak je możecie rozwinąć, co możecie dołożyć, co możemy poprawić, i żebyście skorzystali z tej wiedzy na swojej organizacji. Więc to też nie będzie tak, że ja będę gadać po prostu przez 7 godzin, tylko będziemy pracować razem, i pokonsultuję wam waszą komunikację, przyjrzymy się waszym Facebookom, popracujemy nad tym, co macie, żeby po prostu, żebyście rzeczywiście po tym wiedzieli, co robić. Po prostu po całym dniu szkolenia, żebyście następnego dnia po prostu zaczęli pracę. Już teraz wiem, co zmienić tutaj, jak inaczej to sformułować, co możemy wspólnie zrobić. Czym się różni takie szkolenie, które teraz właśnie wam proponuję, całodniowe, od takich warsztatów, które my prowadzimy w organizacjach pozarządowych, bo to myślę, że warto to wyjaśnić. To szkolenie teraz 18 listopada to jest 6 kroków do serca darczyńcy, a warsztaty, które prowadzimy w organizacjach, to jest taki dwudniowy program intensywnej pracy na żywym organizmie, czyli na waszej organizacji, z dokładnym przyjrzeniem się misji, z dokładnym przeanalizowaniem zaangażowania zespołu w proces fundraisingowy, czyli dokładnie poznajemy was, co robicie, co mogą robić poszczególne osoby, wypracowujemy sposoby na to, jak każdy człowiek zespołu może przyłożyć się do rozwoju fundraisingu w organizacji, więc pracujemy z całym zespołem. Tutaj na naszym szkoleniu 6 kroków do serca darczyńcy będę pracować z tymi, którzy przyjdą, czyli jak przyjdzie jedna osoba z organizacji, no to pracuję z tą jedną osobą, reszta dowie się od tej konkretnej osoby, która bierze udział w spotkaniu. Więc to jest takie, żebyście mieli też takie poczucie, że to jest innego typu warsztat, natomiast on bardzo dużo nam da teraz, te 6 kroków do serca darczyńcy, bo właśnie będą takie 6 kroków od tego zainicjowania kontaktu, że to jest po waszej stronie, przede wszystkim po waszej stronie jest to, żeby zainicjować kontakt z darczyńcami, a nie czekać, aż ktoś was znajdzie, bo ktoś ma, nie wiem, wolną stówę i chce wpłacić na jakiś cel i przegrzebie cały internet, żeby znaleźć waszą organizację, jesteście gdzieś na końcu listy. Nie, to trzeba dokładnie odwrotnie zrobić. Nie czekać, aż ktoś przyjdzie, tylko po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i działać. I ja wam w tym pomogę w kolejną środę. 18 listopada jest następną środę. Dzisiaj jest 10, 18. I co? I ja się przygotowuję do tego szkolenia bardzo intensywnie, bo staram się nie zostawiać rzeczy na ostatnią chwilę, bo to nie działa. Więc ja już mam plan tego, oczywiście dobieram narzędzia dla was, co wam podpowiedzieć na poszczególnych krokach. No i bardzo chciałabym, żebyście korzystali z tego, co się po prostu sprawdza. No i będziemy pracować na waszych zasobach, na waszej na analizie tego, co już macie. I co możecie nowego na bazie tego, co już umiecie zrobić. I tak sobie myślę, że koniec roku to jest taki czas też podsumowań, więc przygotowania się do nowego roku i podsumowania tego, co już się wydarzyło i jakie mamy sukcesy, a na pewno macie sukcesy. I
Fajnie, żeby sobie je świętować. Ja wiem, że pandemia i że się nie spotykamy w biurach i że ciężko, nie wiem, przynieść tort dla wszystkich i żeby świętować i nie wiem, fajerwerki puszczać wspólnie. Natomiast świętujcie ze swoimi zespołami sukcesy. Na pewno bardzo dużo dobrego się wydarzyło w ciągu tego roku. I to na pewno będzie takie, żebyście mieli takie poczucia, o nie, listopad, grudzień, masakra, już nie mam siły, już tyle się wydarzyło. Nie, popatrzmy na to tak, że wydarzyło się mega, mega mnóstwo cudownych, wspaniałych rzeczy. Dzięki Wam po prostu, dzięki Wam. Wiele osób otrzymało pomoc, wiedzę, jakieś kompetencje, coś, co dajecie ludziom. Więc świętujcie sobie sukcesy. Ja mam taki słoik sukcesów. Gdzieś mnie obserwujecie w mediach społecznościowych, to widzieliście. Tak, tam jest jedna kartka i ja się do tego publicznie przyznaję, że tam jest jedna karteczka, od której się wszystko zaczyna. Może zaczęło, to może za dużo powiedziane, ale tu mam dużo innych karteczek i ja sobie obiecałam, że ja dzisiaj sobie zrobię takie podsumowanie, już pierwsze podsumowanie tego roku i wrzucę sobie takie moje sukcesy do tego słoika. Tam jest kartka o tym, że napisałam dobrą i potrzebną książkę, Fundraising dla ludzi Kościoła i dalej tak uważam, a w chwilach kryzysu sobie wyciągam tą karteczkę. Natomiast to są kartki puste, które tylko czekają na sukcesy i nie bójmy się mówić o sukcesach i opowiedzcie na Facebookach, w mailingach i wszędzie ludziom dookoła siebie, że zrobiliście świetne rzeczy w tym roku i niech oni to wiedzą i niech mają świadomość, szczególnie wasi darczyńcy, ludzie, którzy wam przekazali pieniądze, że oni uczestniczą w tych sukcesach. To jest sukces dzięki nim. I jeżeli piszecie teraz listy dla darczyńców, powiedzcie im to. Powiedzcie im to, że oni są też matkami, ojcami tego sukcesu i tego całego dobra, które się wydarzyło. Nie piszcie zimnych podziękowań, nie piszcie takich, wiecie, takich nudnych listów. Piszcie po prostu jak do przyjaciół. Mówcie o tym, że są cudowni, że są wspaniali, że są hojni, że robią dużo dobrego i że jesteście im wdzięczni, bo taka postawa wasza po prostu będzie dla nich bardzo, bardzo cenna. Oni po prostu potrzebują tego usłyszeć i zasługują na to. Zasługują na to, żeby ich docenić i żeby im mówić, że są wspaniali. Więc jeszcze raz, w kilku punktach. Korzystamy z tego, co mamy. Elona napisała, że jest zapisana na newslettera, a arkusz jest pomocny, zwłaszcza do planowania. Wczoraj w zespole czerpaliśmy z niego. Wow, no to ja się bardzo cieszę. O to właśnie chodzi. Więc zapiszcie się na newsletter armiger.pl/Anna. Dostaniecie arkusz zasobów organizacji. Ktoś jeszcze nie zapisał. Kto się zapisał, to już dostał jakiś czas temu. Druga rzecz. Pracujemy cały dzień nad relacjami z darczyńcami, 6 kroków do serca darczyńcy 18 listopada. Trzecia rzecz. Piszcie listę do swoich darczyńców, jeśli jeszcze nie macie spakowanych, gotowych do wysyłki, to napiszcie im, że są częścią tego zespołu, świętujcie z nimi sukcesy i świętujcie w swoich zespołach. Naprawdę nazywajcie sobie sukcesy, zróbcie sobie ścianę chwały czy słoik sukcesów, zróbcie sobie cokolwiek. Coś, co Wam fizycznie będzie przypominać o tym, że wiecie, co robicie, że jesteście ekspertami w pomaganiu w swojej dziedzinie, w swoim obszarze, i ja Was w tym wspieram bardzo, 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 bardzo. Chcę Was podglądnąć na Facebooku i zobaczyć, że mówicie o tym i że macie świadomość, że tworzycie dobre, dobre rzeczy. Jak zwykle wystygło mi to coś, co piję. Mam nadzieję, że Wy wypiliście swoje kawy. Jeśli macie jakieś pytania, zawsze możecie napisać, czy właśnie tutaj na Armigera, czy znaleźć mnie właśnie czy na Facebooku, czy na Instagramie. I co? I widzimy się za tydzień. Kawa z fundraiserem 9:30 we wtorki. Co tydzień na Armigerze. Póki co idzie nam dobrze. Jesteśmy, wy jesteście, ja jestem i działajcie. No, idźcie, dbajcie o swoich ludzi i o swoich darczyńców. Życzę Wam pięknego, pięknego dnia i do zobaczenia.